Tak, szybko zdobyliśmy bramkę, ale nie byliśmy w stanie poprawić później drugą. Mieliśmy dwie dogodne sytuacje, niestety piłka nie znalazła drogi do bramki. Później mecz był mocno szarpany, wyrównany. Gospodynie super postawiły się dzisiaj praktycznie do straty drugiej bramki. W tym meczu cały czas mogło się wydarzyć zarówno w jedną, jak i w drugą stronę coś niespodziewanego. Błędy własne naszej drużyny też napędzały przeciwniczki, ale koniec końców ten mecz korzystnie dla nas się kończy. Zdobyliśmy kilka bramek, daliśmy też odpocząć w końcówce spotkania kilku podstawowym zawodniczkom. Niemniej jednak gratulacje dla gospodyń, bo to na pewno jest drużyna, która walczy, biega, ma swój pomysł na grę i zawsze się gra z nimi ciężko. Dziękuję bardzo. Nie był to łatwy mecz, ale bardzo się cieszę, że udało nam się to wygrać i to wynikiem 4-0. Na pewno Bydgoszcz miała swoje sytuacje, ale jestem dumna z dziewczyn z mojej drużyny i z dziewczyn, które wchodziły i były gotowe do gry, że dały nową jakość i bardzo się cieszę, że udało nam się strzelić 4 gole i fajnie grałyśmy w piłkę i naprawdę jestem dumna. Dziękuję bardzo. Tyle Emilia Szymczak. Trener ci trochę przed chwilą dokuczył. Czasu do tego kolejnego meczu jest bardzo mało. Dzisiaj, tak jak wspomniał trener Sportisu, dużo biegania, więc jak się zregenerować, żeby na środę być w pełni przygotowanym? Przed tym meczem szczegółowo też sprawdziliśmy przebiegnięte dystanse, zagrane mecze w tym sezonie przez nasze piłkarki. Też badamy cały czas poziom tego zmęczenia u nich. No i trafił los właśnie na te piłkarki, które opuściły boisko, pozostałe, które grały 90 minut. Wiem, że są gotowe do gry w środę i myślę, że z tym nie powinno być problemu. No ja uważam, że tutaj właśnie dużo roboty jest trenerów, ale są najlepsi, więc jest bardzo dobrze i tutaj właśnie trenerzy te zmiany zrobili tak, żeby po prostu wszystkie dziewczyny były gotowe na mecz w środę i po prostu jedziemy po zwycięstwo.